Cześć, witam Was. Z tej strony Mateusz Balcerek, redaktor naczelny portalu oceniamy .pl. Jak co tydzień widzimy się w Rozmowie Tygodnia na naszym YouTube'owym kanale, oceniamy deweloperów TV. Widzicie, co się dzieje na rynku nieruchomości, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy budują coraz mniej, ceny są bardzo wysokie, ale już rosną powolutku. Z drugiej strony mamy też problemy z kredytami hipotecznymi. Oto taka sytuacja odcięła deweloperom tlen. No i zaprosiłem do studia. Tomasz Wiśniewski, pracownia finansowa. Pana prezesa pracowni finansowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, czy w ogóle w takiej sytuacji na rynku jeszcze warto inwestować w nieruchomości. Wszyscy specjaliści od fliperki nagle gdzieś się w tym internecie pogubili. Troszeczkę ich nie widać. No i panie prezesie, jak wygląda sytuacja? Czy pan by jeszcze polecał inwestowanie w nieruchomości w tym momencie, w tej chwili, którą teraz mamy? Zawsze warto inwestować w nieruchomości od lat, pod warunkiem, że się wie, co się chce od tej nieruchomości, od, tego, od tej inwestycji, czego się od niej oczekuje. Wiemy, że inwestować można na różne sposoby, fliperzy, których pan wymienił. Można inwestować w deweloperkę w mieszkania na wynajem, w lokale na wynajem. Generalny podział jest taki, że albo budujemy, żeby zarobić, pomnożyć kapitał, albo budujemy, żeby uzyskiwać długookresowy dochód pasywny z wynajmu. No i jeżeli chcemy wykorzystać trendy rynkowe, kupić tanio, sprzedać drogo, no to musimy je śledzić, obserwować. Teraz jest być może koniec bańki i być może mieszkania zaczną tanieć, będzie to okazja do zakupów. Więc poniekąd odpowiedź brzmi tak, warto teraz przyjrzeć się rynkowi i obserwować. Być może wcale nie tak samo jak w covid -zie. nasi inwestorzy wyczekiwali okazji, żeby tanio kupić mieszkanie, bo spodziewali się tych spadków, a wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Jeżeli zamierzamy, Kupić nieruchomość, żeby ją wynajmować długoterminowo, to też mniej istotne jest, za ile ją kupujemy, a bardziej ile chcemy z niej co miesiąc uzyskiwać i jak, na, na ile stabilny to miałby być dochód. No i jest jeszcze chyba trzecia opcja. Moim prywatnym zdaniem, jedyna, sensowna w tych niepewnych czasach, czyli zakup nieruchomości jako taką poduszkę bezpieczeństwa, prawda? Czyli nie myślimy o. Ochrona przed inflacją. Tak, nie myślimy o wynajmie, nie myślimy o tym, że za rok nieruchomości pójdą minus 5, a za dwa lata plus pięć, to właśnie coś takiego, że za 20 lat to na pewno będzie nasze, to na pewno będzie własność i tego na pewno nie stracimy, będziemy mieli na to papier. W coś lokować kapitał musimy, żeby go chronić przed inflacją. Akurat nieruchomości dają zarabiać no, w przeciwieństwie do złota w dwóch miejscach, czyli wzrost wartości i bieżące przepływy. Złoto może tylko wzrosnąć na wartości, a nieruchomości mogą tą wartość, jest to tak zwany nośnik wartości. Oczywiście, jeżeli teraz kupimy drogo, a za chwilę stanie ją, no to zostaje nam ta, pocieszyć się tym, że na bieżąco nam ta nieruchomość zarabiała. Na pewno teraz jest wiele osób, które mają nadwyżki finansowe i chcą je ochronić przed inflacją. Inflacja jest wysoka, błędnie czasami zakładają, że jeżeli inflacja jest 15%, to muszą znaleźć inwestycje na 15%, 15%. Pamiętajmy, że te 15% to jest za ubiegłe 12 miesięcy, a co będzie za kolejne 12, na, którą, na które to 12 miesięcy planujemy inwestycje albo i dłużej, nie wiemy. Natomiast to się e, może źle skończyć dla, dla takich osób, które takiej inwestycji szukają. Bo 12-15% na inwestycjach to już się zaczyna robić dużo i mogą trafić na inwestycje, które są mniej bezpieczne. Inwestycje w nieruchomości są uważane za jedne z najbardziej bezpiecznych i nawet jeżeli one miałyby być na dzisiaj, przewidywana stopa zwrotu miałaby być poniżej inflacji, to nadal mamy tą nieruchomość, tak jak pan redaktor powiedział, mamy możliwość zarabiania na niej z przepływów finansowych, z wynajmu i jak najbardziej jest to nadal dobry moment, żeby w nie inwestować. W nieruchomości można inwestować nie tylko nabywając taki lokal, czy, czy, czy mieszkanie, czy inne formę nieruchomości tylko e, tak jak proponuje pracownia finansowa czyli możliwość dołączenia do projektów deweloperskich inwestor który zarobił gdzieś jakieś pieniądze co znaczy że jest dobry w tym co robi jeżeli stać go na inwestycje typu 200 300 tysięcy i więcej no to niech on nadal robi to co umie i na czym zarabia nie, nie uczy się nowego biznesu deweloperskiego który jest trudny nie ukrywajmy to nie jest tak że zatrudnimy ekipę i ona nam wybuduje nieruchomość oczywiście My najczęściej jesteśmy w stanie wybudować jeden dom a nie całe Osiedle, bo na tyle jesteśmy finansowo przygotowani, nie mamy tego efektu skali. Inwestycja w deweloperkę od pracowni finansowej polega na tym, że budujemy za środki inwestorów całe osiedle mieszkaniowe. Dzielimy się z, nim, z nimi zyskiem i są to niszowe obiekty, czyli takie, które, którym nie przeszkadza, że kredyty są teraz trudno dostępne i drogie, bo te domy, w, lokale, domy w mieście, nie gdzieś za miastem, mhm. są kupowane przez osoby, które kupują je głównie za gotówkę. Czyli mówi Pan też o tak zwanych inwestycjach luksusowych, tak? które zawsze, z jednej strony są oczywiście mniej płynne, ale z drugiej strony one są bardziej odporne na kryzys. Tak, e, jest. na pewno ceny gdyby do takiego kryzysu doszło w jakimś nowym biurowcu z basenem, przepraszam, apartamentowcu z basenem w Warszawie, będą spadać wolniej od szeregowców na dalekiej Białęce. Zdecydowanie tak. Tutaj nadal mam na myśli coś pośredniego, coś, czego nie obsługują duzi deweloperzy, bo wolą wybudować blokowisko i to oni mogą mieć problem, i dlatego te budowy są wygaszane w tym momencie ze sprzedażą tych, tych mieszkań. Natomiast nie jest to jeszcze segment luksusowy. Do tego się dopiero przygotowujemy. Mamy mhm. w w bliskiej perspektywie będziemy mieli możliwość zaoferowania naszym inwestorom tego typu inwestycji. Natomiast to, co robimy od lat, to domy szeregowe w mieście, gdzie nie musimy nikogo przekonywać, żeby zmienił swój tryb życia, styl życia i wyprowadził się na wieś, tylko nadal nie zmieniając nawet dzielnicy, z tych wieżowców z 20 piętra przyprowadzają się do domu z ogródkiem. I to nie jest luksus, ale jednak w porównaniu do tego, co mieli poprzednio, jest to no zdecydowana tak, poprawa. Ale czy uważa Pan właśnie, że w tych czasach, kiedy no widzimy to chociażby po spadającym wolumenie sprzedaży, po tym, że już te mieszkania czekają aż do oddania budynku, nie sprzedają się na etapie dziury w ziemi, że inwestowanie w spółki deweloperskie nawet tych mniejszych deweloperów jest teraz... Taką bezpieczną sytuacją, w kontekście tego, że nie wiemy, co, co będzie za 3-4 miesiące? Właśnie za 3-4 miesiące te domy jeszcze nie powstaną. Być może już ta fala inflacji i tego, co się w tej chwili dzieje, ogólnie mówiąc, minie. Jeżeli ktoś inwestował rok temu, no to i teraz są sprzedawane domy, które powstały w, ten, w wyniku tej, tej inwestycji. No to może się zastanawiać, czy przypadkiem jakby. Ta sprzedaż nie rozpoczęła się wcześniej, rok wcześniej, czy nie poszłaby łatwiej? Natomiast powtarzam, że nabywcami na te domy... Są osoby, które nie jest to dla nich pierwsza nieruchomość, nie jest to młode małżeństwo, które 100% by chciało najlepiej na kredyt kupić, czyli mieszkania deweloperskie, tylko ktoś, kto sprzedaje swoje mieszkanie w bloku, ma duży wkład własny albo nawet 100% jest w stanie za gotówkę sfinansować i jemu ta sytuacja nie przeszkadza. COVID spowodował, że te osoby chciały zwiększyć swoje warunki lokalowe, polepszyć swoje warunki lokalowe, no bo nagle się okazało, że rodzina, Czteroosobowa, która doskonale sobie w tym mieszkaniu dawała radę, tylko odpoczywając, nagle musi wygospodarować cztery miejsca do pracy zdalnej, nauki i, i dla rodziców pracy zdalnej. Dodatkowo, jeszcze jak nas zapozamykali w tych domach, to przydałby się dom z ogródkiem, kawałek ogródka, choćby kilkadziesiąt metrów, żeby jednak wyjść na zewnątrz. I takie domy w mieście, w tej samej dzielnicy, w której oni znają te wszystkie swoje ulubione sklepy, żłobki, kościoły, szkoły, wydawało się idealnym rozwiązaniem. No tak, a tu jeszcze straszą, że, że ta choroba ma do nas wrócić. Ale mam, mam do Pana jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo powiedział Pan duż, dużo, rozmawialiśmy o tym obrocie gotówkowym, czyli chyba można powiedzieć, że żeby ograniczyć ryzyko, to lepiej kupić od razu dom na własność inwestycyjnie, tak, nie mówimy o tych odbiorcach końcowych, po to, żeby jednak no, nie bawić się kredyty w ja powiedziałem o inwestycji w budowę takiego domu, ale żeby kupować dom inwestycyjnie, ja do końca nie jestem do tego przekonany, aczkolwiek znam osoby wiem, kto wynajmuje domy w Warszawie. Nie chcę apartamentowców, tylko chcę domy. Są to ekspaci obcokrajowcy głównie z Azji. I być może to by była dobra lokata kapitału, biorąc pod uwagę, że i może inwestor zyskać na wzroście wartości i na wynajmie. Natomiast nie Ukrywajmy, naj, najczęściej wynajmują się jednak mieszkania niż, niż domy. Tak, no to jest towar bardziej płynny. Tak, a jeśli chodzi o domy w, mie w mieście, to bardziej miałem na myśli projekty deweloperskie, gdzie zarabiamy na tym, że deweloper buduje te domy, dzieli się z inwestorami udziałem zysku. A jakie jest zabezpieczenie takiego potencjalnego inwestora? On zostaje wspólnikiem w spółce deweloperskiej, w spółce właściwie e, konkretnie tej realizującej tą inwestycję, więc ma zabezpieczenie na, najpierw w gruncie z pozwoleniem na budowę, potem w gruncie z rozpoczętą budową, no i w końcu ten cel się ziszcza tej inwestycji, czyli grunt z zakończoną już substancją Postaci domów, co no, z założenia jest więcej warte niż suma wpłat wspólników. A czy dostrzega Pan jako y, ekspert y, obecne zagrożenia na szeroko rozumianym rynku inwestycyjnym w nieruchomości? Nie mówimy tylko o, o tych domach, właśnie, też o flipowaniu w mieszkanie czy, czy, czy w grunty. Czy jest coś takiego, co swoim klientom zdecydowanie by Pan odradzał? Być może jeśli ktoś liczy, że kupi tanio, a sprzeda drogo, to mm. być może może być jeszcze, jeszcze taniej. Więc z inwestora krótkoterminowego mógłby stać się długoterminowym. Mhm. Być może niepowiedziane, bo raczej w Warszawie. E jeśli mówimy o tym rynku, to akurat inwestycje, nawet jeżeli wartość nieruchomości spada, to w całej Polsce to w Warszawie albo spada niewiele, albo utrzymuje się na tym samym poziomie, więc jest to bezpieczniejszy rynek. Tego typu inwestycje, o, którym, o których mówimy, czyli domy w ogóle są niszowe i ich zawsze moim zdaniem będzie brakowało, bo raczej miasto się zabuduje, zabudowuje w takim kierunku, że ta niska zabudowa jest stara, jest wyburzana i są w to miejsce stawiane coraz wyższe. Tak, naprawdę. Duzi prawda. deweloperzy tego nie budują, są to mniejsze inicjatywy, i taki dom, myślę, że zawsze będzie w cenie. A to też na koniec naszej rozmowy może, bo już troszeczkę czas nas goni właśnie porozmawialiśmy o tym, co jest fajną niszą na rynku wspomnieliśmy o tym, czego robić nie należy a jak pan jako ekspert też ocenia w ogóle perspektywy dla tego rynku inwestycyjnego w nieruchomości? Coraz więcej podnosi się takich głosów. Moim zdaniem one są troszeczkę populistyczne, że, że to jest spekulancko, że należy tego zabronić. Czy, 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 czy pana branża nie boi się troszeczkę tego, że wejdą jakieś na przykład podatki od inwestowania, albo od pustostanów, albo katastralny i, i troszeczkę zniszczy to ten rynek? Zawsze się boimy zmian w podatkach. Zawsze sobie z tym jakoś radziliśmy. W tym roku już dwa razy się zmieniły przepisy podatkowe, i dla naszych inwestorów wykonaliśmy tytaniczną pracę, żeby ich zyski ochronić, mimo, mimo tych niekorzystnych zmian w podatkach. Myślę, że przy każdej zmianie będziemy w stanie kolejnej też wykonać takie czynności, które interes wspólników i do, do w ostatecznym rozrachunku również nasz ochronią. Podatku kastralnego, kolejne rządy nie udało się nikomu albo nie chciały tego zrobić. Po prostu bojąc się o, o kolejną, kolejne wybory, nie udało się wprowadzić. Pamiętajmy, że nadal my proponujemy biznes deweloperski, gdzie nie kupujemy domów po to, żeby je wynajmować. Nasi inwestorzy nie kupują domów po to, żeby je wynajmować, więc podatek katastralny ich nie dotyczy. dotyczy dotyczyć będzie nabywców tych domów, ale też mówi się, że ten podatek ma być od kolejnej nieruchomości, więc jeżeli ktoś kupuje o dom po to, żeby w nim mieszkać, no to od według tych założeń, które ostatnio gdzieś tam padły, od tego domu podatku katastralnego nie będzie płacił. No właśnie, mowa raczej o drugiej albo trzeciej nieruchomości, a najlepiej po prostu, tak uważam prywatnie, żeby rząd nie mieszał łyżką w gorzkiej herbacie, tylko po prostu wziął się za budowanie lokali komunalnych, bo tych mamy za mało, mamy też sporo pustostanów. się, a jak mówimy o lokalach komunalnych, to one są zwykle w miastach, więc może rozwinę wątek, o którym już tutaj zacząłem mówić, o tych ciekawych ofertach, okazjach inwestycyjnych w centrum Warszawy, bo taki był, niestety, tutaj audycji, czyli czy warto jeszcze inwestować w nieruchomości. Zawsze warto też inwestować w okazje, które się przydarzają, a najwięcej takich okazji jest w kryzysie. No właśnie, w kryzysie, który chyba dopiero jednak przed nami. E, tak, więc otwórzmy oczy szeroko, szukajmy. My, wydaje się, jako grupa kapitałowa INWE znaleźliśmy taką możliwość. Jest to budynek wielomieszkaniowy, w, można powiedzieć wieżowiec w samym centrum Warszawy, tylko że do tego, aby taki budynek wyprostować mu niejednokrotnie skomplikowaną sytuację prawną, potrzebni są eksperci, którzy zjedli zęby na podobnych przypadkach. Czyli chodzi właśnie, przepraszam, wejdę słowa, o przekształcenie budynku użytkowego w mieszkaniowy, tak? Akurat ten przypadek jest taki, że budynek był niedokończony ze względu na jakieś skomplikowane sytuacje prawne. Jest już wybudowany. No i żeby móc go dokończyć, żeby wyprostować tą skomplikowaną sytuację prawną, potrzebna jest trochę pracy i wiedzy eksperckiej. Natomiast zwrot inwestycji jest przeogromny. To jest ciekawy wątek, bowiem, że deweloperzy też że z powodu tego boomu, który przeżywaliśmy niedawno, coraz łaskawszym okiem patrzyli na tak zwane szkieletory. Jest ciekawy przykład tej inwestycji za kontekst chyba od dewelopera ProfBud. Mieliśmy okazję ocenić tą inwestycję, jest na naszej stronie internetowej. Deweloper nie dość, że przejął taki obiekt po zbankrutowanym deweloperze, to jeszcze wycisnął na maksa tą wózetkę i naprawdę zysk myślę, myślę, że jest duży. No nie wiem, czy okoliczni mieszkańcy są zachwyceni z tego, że okno w okno i powstał teraz prawda, nowy apartamentowiec, bo to zawsze... Myślę, że nigdy nie są zadowoleni z takiego Myślę, że, z że z takiego zawsze z tego powodu sprawy. tak są awantury. I bardzo Dziękujemy Panie Prezesie za przyjęcie zaproszenia do, do naszego programu. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami, i widzimy się oczywiście za tydzień. Dziękuję bardzo.